Sprawa żydowskich roszczeń chwilowo zeszła na dalszy plan. Ta grabież w majestacie prawa, nazywana zwrotem mienia pożydowskiego, jest tykającą bombą. Krzysztof Baliński w swojej najnowszej książce ujawnia kulisy tej koszernej operacji. Książka Judejczykowie o mieniu pożydowskim w Polsce, dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa na kanale Stanisława Michalkiewicza. Po długiej przerwie wracamy do rozmów pana Stanisława z gośćmi, które ja prowadzę. I pierwszym gościem w roku 2023 jest pan Krzysztof Baliński, autor książki Judejczykowie nas podchodzą. Jest to jedna z ostatnich nowości wydawnictwa Kapital. I tutaj chciałbym zadać pierwsze pytanie. W ogóle dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak, zapomniałem tutaj się przywitać. Wybór tytułu jest tutaj ukłonem w kierunku pana Stanisława Michalkiewicza, mianowicie, który parę lat temu sformułował takie zdanie w jednym z felietonów, że Judejczykowie zachodzą nas od tyłu, gdzie był wielki klangor w Gazecie Wyborczej, że jak to można używać takich sformułowań. I pierwsze pytanie będzie do pana Stanisława, o to taką historię, genezę tego sformułowania. Jak to było, panie Stanisławie? To był felieton z Radio Maria poświęcony spotkaniu jak pana premiera wtedy Marcinkiewicza. On krótko był premierem. Z Dawidem Harrisem, dyrektorem tej żydowskiej agencji. On chyba w takim charakterze tam był. No i dzięki mojemu honorable korespondentom w tych sferach zbliżonych do kancelarii premiera, dowiedziałem się, jaki był przedmiot tej rozmowy, że pan premier Marcinkiewicz obiecał był Dawidowi Harrisowi, że sprawa roszczeń majątkowych dotyczących własności bezdziedzicznej będzie jeszcze, to spotkanie było w marcu, że będzie jeszcze do końca roku załatwiona. No i ja to powiedziałem, że podczas kiedy my jesteśmy tutaj zaangażowani w forsowanie demokracji na Ukrainie i Białorusi, od tyłu zachodzą nas Judejczykowie, żeby wymusić zapłatę haraczu. No i klangor się podniósł, tak jak pan, to nie tylko z Gazety Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza oczywiście wzięła w tym udział, ale Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oskarżyło mnie o znieważenie narodu żydowskiego, no i antysemityzm oczywiście, z pobudek antysemickich. Natomiast takie chyba jednoosobowe Stowarzyszenie Jana Karskiego z Kielc, taki pan Białek tam był na czele i być może jeszcze ktoś tam należał do tego stowarzyszenia, nieważne, oskarżył mnie o zaprzeczanie Holokaustowi, co już mnie trochę zdziwiło, no ale domyśliłem się, że jak oskarżać, to oskarżać na to. I to były oskarżenia skierowane do prokuratury o myśl o zbrodnię. No i nie wiadomo było, jak to się skończy, ale prokuratura w Toruniu no, przytomnie tam zauważyła, że to właśnie chodziło o to sformułowanie Judejczykowie, bo faktom tam nikt nie zaprzeczał, tylko że Judejczykowie. Ja mówiłem, że to jest cytat z takiego wiersza Tuwima, który pisał takie żarciki, jakby poszczególni poeci czy pisarze napisali taki wierszyk: Andzia mamy nie słuchała, ukuła się i płakała. No i jakby to Adolf Nowaczyński napisał. Adolf Nowaczyński by napisał zdaniem Tuwima tak: gdy Czech żelazem pracuje i stalą, to u nas kwitną złotych śnień ogrójce. Mnożą się poezjanci i przemysłobójce, Judejczykowie falą na nas walą. To jest bardzo zabawne, no ale oczywiście to tłumaczenie nikogo nie przekonało, ale prokuratura się tego chyba chwyciła, stwierdzając w uzasadnieniu umorzenia postępowania śledztwa w tej sprawie,
że Judejczykowie to jest takie określenie neutralne, oznaczające mieszkańców Judei. Właściwie na tym się skończyło. No i później tylko były pełne takie goryczy komentarze rozmaitych filosemitów, że to prokuratura jest ślepa na prawe oko i tak. No, ale od tamte... No, potem jeszcze, przepraszam, że tak się rozgadałem, potem jeszcze był dalszy ciąg, ponieważ jeden z mecenasów, pan Turczyn, w trybie zwrócił się do, jak się ten klangor podniósł, on się zwrócił w trybie informacji publicznej do kancelarii premiera, czy takie spotkanie miało miejsce i czy taka rozmowa się odbyła. I urzędnik kancelarii premiera powiedział, że to spotkanie owszem miało miejsce, ale rozmowa dotyczyła czegoś zupełnie innego. Więc trochę byłem zmartwiony tym. Wiedziałem, że to nieprawda, no ale nie miałem dowodu, że to nieprawda, bo się nie mogłem na tego honorable korespondenta powoływać, żeby go nie... Zdemaskować. Tak, nie ujawnić. Ale tutaj się sprawdziło to powiedzenie świętego Pawła, że zbawienie przychodzi od Żydów. Otóż na stronach internetowych tej agencji żydowskiej ukazała się informacja z tej rozmowy i się okazało, że i tam napisali, czego ta rozmowa dotyczyła, więc okazało się, że wszystko było w porządku, natomiast kancelaria premiera skłamała po prostu w tej sprawie. Panie Krzysztofie, pan Stanisław przedstawił taką krótką genezę tego sformułowania, na podstawie którego właśnie jest ten tytuł Judejczykowie nas podchodzą, ale pod tytuł mówi właśnie o tym mieniu pożydowskim w Polsce. I ja sobie pozwolę od początku książki, bo tam jest pewien taki doskonałe zobrazowanie tej sytuacji, że w czerwcu 1999 roku 11 Żydów składa w Okręgowym Sądzie Nowojorskim w imieniu wszystkich żyjących i zmarłych i ocalałych z Holokaustu pozew przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. I tam mamy właśnie takie sformułowania. Że po II wojnie światowej osoby, które przeżyły Holokaust, były mordowane, bite, gwałcone, terroryzowane, torturowane, zmuszone do emigracji bez dania im prawa do odzyskania bądź zarządzania posiadanych nieruchomości. Niemcy wykorzystują panujący w Polsce antysemicki klimat, zlokalizowali na jej terenie najbardziej znane obozy śmierci, w tym Auschwitz i Treblinkę. Gdy naziści wycofali się z Polski, Polacy, Ministerstwo Skarbu, rząd polski oraz inni oskarżeni dążyli do wzbogacenia się na nieszczęściu Żydów. I tak dalej. I to jest tych punktów bardzo dużo i można to rozwijać. Panie Krzysztofie, szokująco się już rozpoczyna czytanie tej książki, bo mamy do zderzenia z pewną alternatywną rzeczywistością. Tak, no trafnie pan właśnie dobrał ten cytat, to wydarzenie tutaj w stosunkach polsko-żydowskich, jak wiemy, bardzo przyjaznych, bo dotychczas to w zasadzie, gdy mówimy o kwestii mienia pożydowskiego w Polsce, to zawsze, nie zawsze, ale przede wszystkim posługujemy się tym sławnym wystąpieniem Singera, prawda, w Argentynie, gdzie tam mówił, że więcej niż 3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów i później groził, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wystąpienie jest o tyle ważne, ten pozew 11 Żydów nowojorskich, że argumenty używane w tym wystąpieniu, w tym pozwie są od tego dnia powielane we wszystkich innych wystąpieniach organizacji żydowskich wobec Polski w kwestii zwrotu mienia, już to bezspadkowego, już to spadkowego. I ten pozew był jakby takim zaczynem drugiego bardzo ważnego wydarzenia, też związanego z mieniem pożydowskim w Polsce, a mianowicie wystąpieniem wobec Szwajcarii. W 1995 roku Światowy Kongres Żydów, na czele tego kongresu stał wówczas Edgar Bronfman,
właśnie wystąpił wobec banków szwajcarskich o to, że jakoby na martwych kontach w bankach szwajcarskich znajdują się olbrzymie kwoty pieniędzy, które zdeponowali na tych kontach Żydzi eksterminowani później podczas Holokaustu przez Niemców. I właśnie w tym wystąpieniu Bronfmana wobec Szwajcarów, wobec banków szwajcarskich też używa się tych argumentów, nazwijmy to prawnych, które używają Żydzi nowojorscy, 11 Żydów nowojorskich wobec Polski i wobec, bo ten pozew Żydów nowojorskich był skierowany wobec państwa polskiego i Ministerstwa Skarbu Państwa w Polsce. I jakby jeszcze jakby takim tutaj takim pendant do tego mojego, do tych moich kilku zdań, to powiem, że oczywiście książka nie dotyczy, prawda, chronologii tych wydarzeń polsko-żydowskich w kwestii mienia pożydowskiego. Przede wszystkim dotyczy jednak tego, że mienie pożydowskie, czy odszkodowanie za mienie pożydowskie, spadkowe i bezspadkowe, jest faktycznie spłacane. Że Polska, i to ta przed 1989 rokiem i po 1989 roku, spłaca w taki czy inny sposób roszczenia żydowskie w kwestii mienia pożydowskiego. Tutaj jest taki kawał, gdzie spotyka się jeden Żyd z drugim. I jeden mówi, że Polacy nie chcą płacić za Holokaust. No to ten drugi mówi, no ale przecież Polacy nie wywołali Holokaustu. Ale to nie o to chodzi, czy wywołali, czy nie, tylko że nie chcą płacić. Nie, no więc myślę, że tu chronologia ma pewne znaczenie. Dlatego, że chciałbym przypomnieć, od czego się wszystko zaczęło. Po transformacji ustrojowej, bo tam dopóki w Polsce była komuna, no to nie było żadnych takich wyraźnych tutaj żądań formułowanych pod adresem państwa polskiego. Natomiast w 1994 roku pojawiło się, i to pan Baliński wspomina w swojej książce o tym, pojawił się taki przeciek kontrolowany do amerykańskiej prasy listu, jak i 8 polityków, takich czołowych polityków z obydwu partii amerykańskich, wystosowało do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. To zrobiło wrażenie, bo ten list, o ile mi wiadomo, nie było takiego listu wysłanego, ale ten przeciek kontrolowany uświadomił między innymi polskim władzom, co się dzieje. Ta groźba była poważna, dlatego że w tym okresie, w 1994 roku, wszystkie państwa środkowej Europy zadeklarowały intencję przystąpienia do NATO. Ponieważ Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem NATO, no to zapowiedź pogorszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi brzmiała poważnie, że to mogło oznaczać szlaban do NATO. No i polski rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, gdzie obok takich, ta ustawa się składała z dwóch części, obok takich przepisów natury administracyjnej, no jak tam organy państwowe mają sobie ułożyć stosunki z tymi związkami wyznaniowymi, bo to była cała seria takich ustaw. To w tej ustawie o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich była druga część, mianowicie przepisy dotyczące transferu majątkowego w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce i organizacji restytucji mienia żydowskiego w Nowym Jorku, która jako żywo no już nic z tym mieniem nie miała wspólnego, no ale znalazła się w gronie tych beneficjentów. I ta ustawa
bardzo ciekawe uzasadnienie było, bo na końcu uzasadnienia projektu tej ustawy już wtedy obowiązywała w Sejmie, zgodnie z regulaminem sejmowym, taka zasada, że trzeba skutki finansowe każdej ustawy przedstawić. No a tam było takie zdanie, że nie ma możliwości przedstawić skutków finansowych tej ustawy. Została ona uchwalona. Ale miała vacatio legis, bo została uchwalona w 96 roku, ale weszła w życie w 97 roku. I w 96 roku już był dalszy ciąg tej sprawy, mianowicie Israel Singer, sekretarz Światowego Kongresu Żydów, notabene później wyrzucony stamtąd za złodziejstwo, powiedział w Buenos Aires, chyba w kwietniu 96 roku, na takim mitingu, że no dobrze, to ta ustawa jest, owszem, tak, ale przecież jeszcze jest mienie należące do osób prywatnych. No i jeżeli Polska nie zadośćuczyni roszczeniom dotyczącym tego mienia, czyli tego mienia bezdziedzicznego, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Tak Singer powiedział. Ta groźba może nie miałaby takiego znaczenia i tu nawiązuję do chronologii jeszcze 99 rok i tego pozwu. Otóż w 98 roku doszło do zmiany na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Nowym kanclerzem został Gerhard Schröder z Partii Socjaldemokratycznej i Gerhard Schröder chyba w 2000 roku powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Prawdopodobnie środowiska żydowskie wiedziały o jego nastawieniu do tej sprawy wcześniej. Widocznie w Niemczech uznano, że 100 miliardów marek, jakie tam Niemcy wypłacały w latach 50., 60., 70., 80. Różnym organizacjom żydowskim i Izraelowi, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego tam sprzętu wojskowego, no to wystarczy. I ta deklaracja Schrödera dla strony żydowskiej stwarzała zupełnie nową sytuację, dlatego że no, skoro Niemcy już odmawiają tutaj, że tak powiem, reagowania na suplikacje odszkodowawcze, no to trzeba zapewnić inny sposób obcinania kuponów od Holokaustu. I wtedy nastąpiła koordynacja polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. Dlatego, że celem polityki historycznej niemieckiej jest dosyć taka subtelna zagrywka, stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową, zwłaszcza tam różne ekscesy. To jest delikatna operacja, więc to trzeba robić powoli i tak dalej, ale trzeba to robić. Natomiast celem polityki historycznej żydowskiej jest właśnie zapewnienie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. I skoro Niemcy już nie, Niemcy odmawiają, to trzeba zacząć wytypować winowajcę zastępczego, na którego się będzie zwalało to odpowiedzialność w miarę zdejmowania odpowiedzialności z Niemiec. No i na tego winowajcę zastępczego została wytypowana Polska i w tej skardze Żydów amerykańskich to właśnie jest widoczne. To jest widoczne, że Niemcy tutaj kierowali się upodobaniami polskiej opinii publicznej do antysemityzmu, bo gdyby nie tak, tak nie było, to by nie zlokalizowali obozów i tak dalej, i tak dalej. No, to nie wytrzymuje krytyki w świetle nawet pobieżnych badań historycznych, nie mówię już o pogłębionych. No,
No ale w Stanach Zjednoczonych świadomość tych subtelnych niuansów historii europejskiej II wojny światowej nie jest wcale powszechna. W związku z tym można takie rzeczy głosić, pisać i tak dalej. I to robi to wrażenie na publiczności tamtejszej. Jak byłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, no to tam właśnie o tym się przekonałem, że ekspozycja jest bardzo dobrze pomyślana właśnie pod kątem takim, że tu Polsce też można przypisać odpowiedzialność. I Amerykanie, którzy tam przyjeżdżają do tego, no to w większości nie mają pojęcia o tym, jak to wyglądało, ale ekspozycja robi na nich wrażenie, płaczą i tak dalej. Potem to nikt im nie wybije tego z głowy. Więc grunt jest znakomicie przygotowany pod takie oszczercze pod adresem Polski uzasadnienia, czy pozory uzasadnień. I to jest właśnie to upokarzanie Polski na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem to jest, stawką jest tutaj reputacja nie tyle może Polski jako państwa, co narodu polskiego, bo interes ma tę specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. I to właśnie jest przedmiotem tej operacji. Też chciałbym tylko, co się tyczy właśnie Niemiec, to chciałbym tylko dorzucić kilka takich faktów, wydarzeń, o których piszę nawet dosyć dużo w tej książce. Otóż ta polityka zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za Holokaust i przerzucania go na innych, głównie jak się okazuje Polaków, została zapoczątkowana dosyć dawno, dawno temu, a mianowicie przy okazji tak zwanych porozumień luksemburskich, kiedy to doszło do porozumienia między pierwszym prezydentem Izraela Dawidem Ben-Gurionem i pierwszym kanclerzem Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec, Konradem Adenauerem. W myśl tego porozumienia Niemcy wypłacili odszkodowania Izraelowi w wysokości do dziś, jak to podliczył Gideon Taylor, szef Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Te odszkodowania dla Izraela i dla Żydów w ogóle wyniosły do dziś 90 miliardów dolarów. I to nie koniec, dlatego że pod koniec ubiegłego roku mieliśmy informację przekazaną przez źródła żydowskie, bodajże Times of Israel i Nowojorski Forward, bardzo ważna gazetka w kontekście mienia pożydowskiego w Polsce. Niemcy czy Żydzi wynegocjowali, czyli wymusili na Niemcach kolejną transzę odszkodowań w kwocie niebagatelnej 1 200 000 000 euro. Więc to, że sobie Gerhard Schröder powiedział, prawda, coś takiego, to mu to nie pomogło. Niemcom to nie pomogło. W dalszym ciągu te odszkodowania są od Niemców wymuszane. I jest to też nauczka dla nas, że nawet gdybyśmy zgodzili się na wypłatę Niemcom odszkodowań za mienie pożydowskie, to nie oznacza końca. Że zaraz się pojawią wkrótce po tym kolejne żądania spłaty tych właśnie odszkodowań. Przykład też stosunkowo z nieodległego czasu, bo kilka lat temu Żydzi ni stąd, ni zowąd, i to już było po tym kazusie szwajcarskim, wystąpili do Francuzów z żądaniem następujących odszkodowań. Otóż Żydzi francuscy byli transportowani do obozów zagłady, głównie Auschwitz, kolejami francuskimi.
I w związku z tym Żydzi zażądali, żeby to koleje francuskie wypłaciły odpowiednie za to odszkodowanie i Francuzi bardzo szybko się na to zgodzili. A dlaczego się zgodzili? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych organizacje żydowskie natychmiast rozpoczęły kampanię medialną przeciwko Francuzom. Na przykład koleje amerykańskie zaprzestały czy groziły zaprzestaniem kupowania taboru kolejowego z Francji. Prawda? No i tego typu akcje. Także jest to też pewna nauczka. I jeśli chodzi też o Niemcy, chciałem też przytoczyć taki według mnie ważny, znaczący tego element tej całej akcji żydowskiej rabunku mienia polskiego. Otóż gdy podpisano w latach 50. 12 umów indemnizacyjnych z państwami zachodnimi, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Wielką Brytanią, 12 umów, to te umowy dotyczyły wypłaty odszkodowań przede wszystkim dla Żydów. Tak się to zdarzyło. Jeden tutaj z naukowców polskich, którego tutaj przytaczam w książce, wyliczył, że 96% osób, które zostały objęte tymi umowami indemnizacyjnymi, to byli Żydowie. Ale mało tego, doszło do rzeczy skandalicznej. Otóż pod naciskiem organizacji żydowskich władze komunistyczne, a konkretnie rządzący w Polsce triumvirat żydowski, Berman, Mintz, no i Bierut, zgodzili się na to, żeby umowy indemnizacyjne obejmowały majątki Żydów niemieckich, które pozostały na tak zwanych ziemiach odzyskanych. A to było absolutnie sprzeczne ze wszelkimi prawnymi rozporządzeniami, ponieważ ziemie zachodnie przypadły Polsce w myśl ustaleń Wielkiej Trójki w Poczdamie. I dostały się te ziemie pod jurysdykcję polską bez żadnych odszkodowań. Tymczasem, jeszcze raz powtarzam, wypłacono Żydom niemieckim odszkodowania za te majątki w wysokości niebagatelnej, bo 18 miliardów dolarów. W przeliczeniu oczywiście na dzisiejszą wartość tego majątku. Więc teraz znowuż mamy, jeszcze trzymając się tematyki niemieckiej, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński złożył kuriozalną propozycję w kontekście, prawda, tej całej naszej akcji występowania o odszkodowania do Niemców. Podczas prezentowania raportu o szkodach poniesionych przez Polskę na Zamku Królewskim złożył ofertę Żydom, że jeżeli Żydzi pomogą nam w odzyskaniu tych odszkodowań od Niemców, to podzielimy się tymi odszkodowaniami. W każdym razie oferta mówiła o tym, że Żydzi odniosą, jeżeli się zgodzą na taką akcję, to odniosą z tego tytułu bardzo określone prowizje. Oczywiście natychmiast odezwał się któż by inny, jak nie Jan Tomasz Gross, który powiedział w ten sposób: zginęło z rąk Niemców w Polsce ci, którzy zginęli, prawda, podczas Holokaustu, to w 60% byli Żydzi. W związku z tym, jeżeli Polska uzyska od Niemców odszkodowanie, to 60% należy się Żydom tego wszystkiego. Wszystko policzył. Jeszcze z głupszym pomysłem wystąpiła pani profesor Ewa K., która powiedziała, ponieważ przed wojną Żydzi stanowili 10% populacji,
W związku z tym 10% tych odszkodowań niemieckich przypadnie Żydom. No ale to już, prawda. Tak, no więc jak to się wszystko może skończyć? Troszeczkę wcześniej mówiliśmy o tym, że istnieje koordynacja polityki historycznej Niemiec i Żydów. Jeśli chodzi o podejście, tak, o podejście Izrael, do strony Polski, prawda? Szersze, tak. I w świetle tego wszystkiego ta cała oferta Jarosława Kaczyńskiego może się skończyć tym, że to Żydzi pomogą Niemcom w odzyskaniu, prawda, na przykład mienia na ziemiach zachodnich i tak dalej. Myślę, że niebezpieczeństwo jest znacznie większe, dlatego że Polska nie ma zbyt wielu szans na uzyskanie reparacji od Niemiec. Zresztą stanowisko rządu niemieckiego jest znane. Niedawno rząd niemiecki odpowiedział formalnie na tę petycję złożoną przez wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka. Odpowiedział odmownie, że Niemcy w ogóle odmawiają nawet przystąpienia do negocjacji w tej sprawie, więc sprawa jest zamknięta i tyle. Natomiast Żydzi dzięki takiej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego już uzyskali to, na czym im bardzo zależało, najbardziej zależało. Przynajmniej pozór, wprawdzie Jarosław Kaczyński jest formalnie prostym posłem, ale no, można się tego uczepić i powiedzieć, że to on nie w imieniu własnym przecież, prywatnym, tylko w imieniu państwa polskiego przemówił, że strona żydowska zyskała to, na czym jej bardzo zależało, mianowicie uznanie zasadności swoich roszczeń majątkowych dotyczących mienia bezdziedzicznego przez stronę polską. I to już się stało. To nie jest jakaś pieśń przyszłości, że to może się zdarzyć. To już się zdarzyło. To już się zdarzyło. Nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński takie głupstwo zrobił. No to trzeba by jego zapytać, co nim kierowało, ale no była to bardzo nierozsądna deklaracja i myślę, że odbije się nam już w niedalekiej przyszłości czkawką. Jeszcze jedno zdanie. Drugi też bardzo poważny błąd w kwestii właśnie tych naszych żądań odszkodowawczych wobec Niemców było to, że w tym wyliczeniu strat poniesionych przez Polskę, przez Polaków, uwzględniono też straty żydowskie. Zresztą, nawiasem mówiąc, nie wiem, to ukłonę to naszej może uwadze większości z nas, że ten przewodniczący czy prezes Instytutu Strat Wojennych, profesor Bogusław Musiał, właśnie z tego powodu podał się do dymisji. Ponieważ uważał i ma rację, że niesłusznie, niepotrzebnie w tych wszystkich wyliczeniach uwzględniono, prawda, straty ludnościowe Żydów. A dlaczego? No bo Żydzi, po pierwsze, że już za to dostali odszkodowania od Niemiec, więc po prostu, jaka jest logika w tym wszystkim? Nie, bo mnie tutaj zaciekawiło, bo na terenie Polski widzieli nie tyle Żydzi polscy również, ale też Żydzi z całej Europy. Także pytanie jest takie, czy my nie chcemy za całość. A to tutaj ja też mam argumenty, o którym piszę zresztą w książce, że w ogóle same porozumienia luksemburskie i w ślad za porozumieniami luksemburskimi wypłacenie odszkodowań za mord na Żydach i za majątki żydowskie, bo przecież porozumienia luksemburskie traktują też o majątkach żydowskich, o tych stratach materialnych, te odszkodowania niemieckie, a przynajmniej większa ich część, nie powinny się dostać w ręce Izraela i organizacji żydowskich amerykańskich, ale w znacznej części powinny zostać wypłacone Polsce, ponieważ większość pomordowanych przez Niemców Żydów to byli obywatele polscy. To raz. A po drugie, gdy mordowano Żydów, to Izrael w ogóle nie istniał.
No, i nie był w stanie wojny przecież z Niemcami. No tutaj kłania się ta plemienność żydowska, gdzie Żyd, czy on jest, mieszka w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, no to jest jednego plemienia, w związku z tym jak oddać trzeba, no to właśnie nieważne, czy to jest, skąd jest ten Żyd, ale jest Żydem. To jest różnica cywilizacyjna między cywilizacją żydowską, a cywilizacją łacińską. To prawda? Między innymi w kwestii właśnie poglądu na stosunki własnościowe. W cywilizacji łacińskiej, zgodnie z zasadami prawa rzymskiego, uważa się, że podmiotem własności jest właściciel. A nie, ale nie dlatego, że należy do jakiegoś narodu, tylko że jest właścicielem. I przynależność państwowa właściciela ma znaczenie w jednym przypadku. Jeżeli taki właściciel majątku umrze i ani nie zostawi testamentu, ani nie zostawi spadkobierców ustawowych, to wtedy majątek po nim przypada skarbowi państwa, przypada państwu, którego on był obywatelem. Jeszcze w starożytności, w Rzymie starożytnym, w Imperium Rzymskim wykształciło się pojęcie obywatelstwa. I ta zasada obowiązuje właściwie we wszystkich państwach cywilizowanych. Żydowskie podejście do kwestii własnościowej jest trochę inne. Na przykład nikomu nie przyjdzie do głowy w Polsce, no poza jakimiś wariatami być może, bo to im to wszystko może przyjść do głowy, ale nikomu normalnemu człowiekowi nie przyjdzie do głowy, że na przykład jeżeli w Chicago umrze jakiś Polak, obywatel amerykański, i nie pozostawi testamentu, nie pozostawi spadkobierców ustawowych, że do tego majątku pozostałego po nim mają jakieś bliżej nieokreślone prawa wszyscy Polacy, dlatego że on był Polakiem polskiego pochodzenia. Nikomu w Polsce tak nie. Natomiast w przypadku strony żydowskiej to jest podstawa dochodzenia roszczeń majątkowych. Dotyczących zwłaszcza mienia bezspadkowego. I muszę powiedzieć tak, że to bardzo nieładnie ze strony Stanów Zjednoczonych, że próbują wymusić na Polsce odejście od tej zasady jeszcze sformułowanej w prawie rzymskim, notabene przyjętej też w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie ta sama zasada. Więc Amerykanie naciskają na nas, żeby Polska odeszła od tej zasady, którą oni sami wyznają. No to jest bardzo nieładnie, żeby nie użyć jakichś ostrzejszych sformułowań. Ale panie redaktorze, gdyby nie spolegliwość strony polskiej, to do czegoś takiego by nie doszło. Trzymając się już tej ustawy 447. Przecież była możliwość utrącenia tej ustawy. W ogóle była możliwość, żeby do debatowania nad tą ustawą w Kongresie Stanów Zjednoczonych nie doszło. Polonia amerykańska, przynajmniej część Polonii amerykańskiej, niektóre organizacje Polonii amerykańskiej miały informacje i wyprzedzająco podjęły akcję, żeby nie dopuścić do debatowania tej ustawy w Kongresie. I co się stało? Strona polska ruszyła, poszła w sukurs, ale nie polskim organizacjom, tylko stronie żydowskiej. Ja bardzo dobrze znam. Pojechał tam ambasador Magierowski. Pan dobrze tą sprawę zna, bo z tego co wiem, to pamiętam, to nawet pan doradzał, prawda, do organizacji, czy współpracował z nimi. No i pojechał sobie taki pan Magierowski, który dzisiaj jest, nawiasem mówiąc, ambasadorem Rzeczypospolitej w Waszyngtonie i który, jak podał Grzegorz Braun, prowadzi negocjacje z organizacjami żydowskimi na temat spłaty, prawda, tych roszczeń żydowskich. Ten człowiek teraz jest właśnie naszym ambasadorem i głównym negocjatorem w kwestii mienia pożydowskiego. Czyli jeszcze raz to, co mówiłem. Gdyby nie spolegliwość strony polskiej,
to do wielu wydarzeń, takich niekorzystnych właśnie dla nas, nie doszło. Strona polska, mówię o rządzie Rzeczypospolitej i panu prezydencie Andrzeju Dudzie, nie tylko nie próbowała nawet się bronić przed tym, ale nawet podjęła akcję przeciwdziałania tym staraniom Polonii amerykańskiej. Bo kiedy ta ustawa pojawiła się w Senacie, ustawa ta obecnie nazywana 437, pojawiła się w Senacie, to Polonia amerykańska, przynajmniej niektóre środowiska i organizacje, podjęły starania takie desperackiego takiego lobbingu, żeby tę ustawę zatrzymać. I przede wszystkim chodziło o to, żeby kongresmenom, którzy mieli nad nią głosować, tak przynajmniej się wszystkim wydawało, potem oczywiście żadnego głosowania nie było, bo przyjęta została przez aklamację ta ustawa i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, bez dyskusji. No ale wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział, że tak będzie. I chodziło o to, żeby kongresmenów zapoznać ze szczegółami stanowiska polskiego, dlaczego strona polska się tak, tego rodzaju rozwiązaniem ustawowemu sprzeciwia. I pomysł polegał na tym, że w Waszyngtonie miała być zorganizowana taka dwudniowa konferencja. Pierwszego dnia z udziałem wszystkich tam osobistości polonijnych i organizacji. Pierwszego dnia miały być sformułowane polskie zastrzeżenia do tej ustawy, a drugiego dnia uczestnicy tej konferencji mieli przedstawić na piśmie każdemu kongresmenowi w jego biurze na Kapitolu te zastrzeżenia, żeby oni przynajmniej wiedzieli, o co chodzi. I tu się pojawia pan wiceminister Magierowski, bo on wtedy był wiceministrem spraw zagranicznych. On przyjechał ni z tego, ni z owego do Stanów Zjednoczonych i odbył szereg rozmów z wieloma osobistościami polonijnymi. Co im powiedział, tego nie wiem. Ale po tych rozmowach wielu przedstawicieli tych Polonii amerykańskiej wycofało swój udział z konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, bo zamiast tam 450 kongresmenom, no to zaledwie 300 dostało te polskie zastrzeżenia. No i jeszcze jest jedna rzecz, o czym też chciałbym powiedzieć, bo tu w książce pana Krzysztofa Balińskiego to jest ogromna jej zaleta, że tu jest cała ta dokumentacja przedstawiona. I jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś zająć stanowisko w tej sprawie, to nie może tej publikacji pominąć. Nie może. I na tym polega jej ogromna wartość, nie mówiąc już o merytorycznych zaletach i formalnych. Natomiast jeszcze była taka sytuacja, w której tutaj też miałem swój udział, że urzędnicy Białego Domu zwrócili się, bo oni też nie bardzo wiedzieli, dlaczego Polacy tak tutaj się sprzeciwiają. I żeby im w takiej skróconej formie przedstawić polskie zastrzeżenia. No to ja taką skróconą formę tam przetelefonowałem do Waszyngtonu. I to zostało przedstawione w Białym Domu. Także Biały Dom też był poinformowany o tym. No ale to oczywiście nie miało żadnego znaczenia, dlatego że władze polskie nabrały wody w usta. Jedno jeszcze zdanie, też odnoszące się do przeszłości, ale jak pan redaktor sam powiedział, przeszłość ma też kapitalne znaczenie dla tej całej naszej bitwie roszczeniowej, bo tak jeden z Żydów to nazywał wszystko, bitwę roszczeniową między Polską a Żydami, że gdy podpisano porozumienia luksemburskie, które przewidywały właśnie przekazanie odszkodowań Izraelowi i organizacjom żydowskim w Nowym Jorku, a nie Polsce. I gdy w ślad za tym Polska
zrezygnowała z odszkodowań od Niemiec, to też mieliśmy do czynienia z tym samym zjawiskiem. Strona polska w ogóle nie protestowała. Prawda. A dlaczego nie protestowała? I tutaj też w mojej ocenie, którą tutaj daję w książce, ponieważ była jakby bardzo podatna na naciski strony żydowskiej. A kim ta strona polska wówczas była? To był triumvirat, prawda? Mintz, Berman, Bierut. Kto wówczas był wiceministrem spraw zagranicznych, a właściwie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie odaniecie panowie, był nim Jakub Berman. Bo okazuje się, że Jakub wiceminister. Tak, nawiasem mówiąc, w Wikipedii angielskiej hasło Jakub Berman, w tym haśle jest tylko to, że to był wyrafinowany dyplomata. Że on był, prawda, wiceministrem spraw zagranicznych. O tym, że nadzorował bezpiekę, prawda, i że ma praktycznie pośrednio czy bezpośrednio łapy po łokcie umazane krwią Polaków, o tym ani mowa. Ale nieważne. W każdym bądź razie wówczas był Jakub Berman, wiceministrem spraw zagranicznych, i to on nie protestował, nie złożył protestu co do porozumień luksemburskich, i to on stał za tym, żeby zrezygnować z odszkodowań niemieckich. Ale co jest najbardziej pikantne, to to, że w każdym razie ja taką tezę tutaj w tej książce mojej wyłuszczam, że chodziło o to, żeby ulżyć Niemcom w spłacie odszkodowań dla Żydów. Co mnie jeszcze utwierdza w tym przekonaniu, to jest to, że w roku 1990, a wiem to już z autopsji, prawda, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na czele którego stał Krzysztof Skubiszewski, zgłosił się niejaki doktor Manfred Lacks. I doktor Manfred Lacks co zrobił? Po co się zgłosił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Za przyzwoleniem Skubiszewskiego. Otóż wykradł z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ekspertyzę prawną, którą on sam sporządził, na temat konieczności zrzeczenia się odszkodowań dla Niemców. Co według mnie jednoznacznie świadczy o tym, że i Berman, i Manfred Lacks mają coś na sumieniu. W ogóle kim on był? On był w swoim czasie sędzią Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Później został Później został bardzo, bardzo prominentne stanowisko sędzia Międzynarodowego Trybunału. Na tym byśmy zakończyli pierwszą część naszego spotkania i za niebawem Państwo będą mogli na kanale pana Stanisława Michalkiewicza zobaczyć drugą część, gdzie rozwiniemy właśnie tą tematykę, gdzie też dotkniemy tą konferencję w Terezinie oraz to pan Krzysztof też opowie tak w skrócie, bo wszystko znajdziecie Państwo tak naprawdę w książce, jak wygląda zwrot tego mienia, ten taki, można powiedzieć, niewidoczny i nieoficjalny. Także dziękuję panu za część pierwszą i jak mówię, niebawem na kanale pana Stanisława Michalkiewicza ukaże się druga część naszej rozmowy.